Dzień dobry, Jacek Sętorski. Zapraszam do posłuchania mojej rozmowy w formie podcastu z osobą, którą szanuję z uwagi na profesjonalizm, człowieczeństwo i wspólne podejście do przywództwa i dobrego życia. Andrzeju, dzień dobry. Współpracowaliśmy ze sobą, no, jak się tutaj wzajemnie uświadomiliśmy, ponad dekadę temu, aczkolwiek ty śledzisz pewnie moje losy, bo się jakoś tam społecznie medialnie udzielam. Ty jesteś na tyle znaczącą postacią jako lider i specjalista, że ja też mogę śledzić twoje losy dzięki mediom społecznościowym i twojej w nich aktywności. Natomiast dobrze by było, żeby nasz słuchacz dowiedział się najpierw, kim teraz jesteś, albo ty jesteś zawsze sobą, natomiast jako kto teraz występujesz, z ramienia jakiej roli, jakiej misji, jakiej organizacji, aby potem powrócić do wspomnień, które były przesłanką do felietonu, który był odczytany z coachingu i na podstawie którego będzie nasza rozmowa. I potem już snuć refleksję taką, z której nasz słuchacz może mieć korzyści, bo zawsze nam chodzi o naszego słuchacza. Więc pierwsze pytanie, takie jak w szkole Zen, kim jesteś? Dzień dobry i dobrze, że ten podcast jest audio, a nie wideo, bo widać byłoby, jak spłonąłem, zaczerwieniłem się, gdy mnie komplementowałeś. Historia jest taka, że w chwili obecnej jestem prezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, takiej organizacji, stowarzyszenia, które zrzesza 130 firm od wielkich korporacji światowych z dalekiego zachodu, dalekiego wschodu, ale przede wszystkim polskich organizacji. Reprezentujemy interesy tych firm w Polsce. Natomiast moja historia, tak jak pamiętasz, spotkaliśmy się na początku mojego wielkiej przygody albo wielkiego przeżycia czy doświadczenia od 2006 roku, gdy łączyły się wielkie światowe korporacje Alcatel i Lucent i powstała taka korporacja, która nazywała się Alcatel-Lucent. W Polsce nazwaliśmy ją Alcatel-Lucent Polska. No a wcześniej jeszcze moja historia w telekomunikacji od 1994 roku, AT&T, później Lucent Technologies. Także cały czas związany z rynkiem telekomunikacyjnym, ale tak ostatnich paręnaście lat miałem tą odpowiedzialność, żeby zarządzać dużą korporacją w Polsce, ale i w Europie Wschodniej. A po Alcatel-Lucencie Polska byłeś jeszcze w Nokii. No tak, bo Alcatel-Lucent został zakupiony przez Nokię 2 lata temu. Proces ten zakończył się w ubiegłym roku. Moja misja się skończyła, stąd też przejście do Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, ale przez ostatnie 2 lata pracowałem w Nokii, ciągle będąc prezesem Alcatela w procesie łączenia się, ale także odpowiadając za taki gigantyczny projekt dostępu szerokopasmowego budowanego w Polsce z funduszy unijnych, duży, gigantyczny projekt. Bardzo ważna rzecz i dla Polski, i dla naszej firmy. Z perspektywy prezesa to jest już ładnych kilkanaście lat twoich doświadczeń. To prawda. Ale bardziej ciągle myślę o sobie jako o biznesmenie i osobie, która prowadziła biznes niż prezesa, bo prezes to jest funkcja. Natomiast tą funkcję trzeba jakąś treścią wypełnić, coś trzeba realizować w tym. To nie jest tylko biurko i miejsce, i tytuł, i wizytówka. Trzeba wsadzić w życie. Wtedy, gdy współpracowaliśmy, to twoje biurko było puste, prawie nic na nim nie leżało, a ty przy nim nie siedziałeś. Ty zawsze byłeś gdzieś z ludźmi w jakiejś akcji, w jakimś projekcie albo za granicą, gdy lobbowałeś coś na rzecz waszych organizacji, mało bywałeś obecny w biurze. Mówisz i biurku. O bardzo sentymentalnym momencie, który bardzo wspominam często. Duży moje krok taki wykonałem w 2006 roku z dyrektora handlowego. Firma łącząca się korporacje Alcatel-Lucent w wyniku konkursu, był konkurs, były wybory, wybrała mnie na prezesa Alcatel-Lucenta w Polsce. I to było duże wyzwanie. Po pierwsze krok do góry, ale po drugie też zadanie, z którym przyszło mi się zmierzyć, to było stworzenie firmy, taką miałem aspirację i taki sobie cel postawiłem, stworzenie firmy, która będzie pewnego rodzaju nowym doświadczeniem, przykładem, jak firmy powinny funkcjonować w Polsce. I był to proces takiej transformacji, przejścia od Lucent Technologies, firmy, która była osadzona w amerykańskiej kulturze, i z drugiej strony od Alcatel, firmy, która była osadzona
w francuskiej kulturze, oczywiście wszystko na terenie Polski i stworzenie z tego... Czyli zderzenie kilku kultur. I stworzenie z tego i wykorzystanie tego, bo można byłoby na to patrzeć jako na problem i jako na coś, co jest przeszkodą do kroku naprzód. Ja spojrzałem na to jako szansę. Bogactwo kultury amerykańskiej, bogactwo kultury francuskiej, osadzone w bogactwie kultury polskiej, tak to sobie wyobrażałem i taką miałem aspirację, aby wykorzystać z tego to, co jest najlepsze i spróbować stworzyć wartość i firmę, w której ludzie pracujący będą czuli się dobrze. Połączenie tych dwóch firm to było tak mniej więcej po stronie Lucenta, już teraz dokładnie nie pamiętam, to było około 1500 osób, po stronie Alcatela to było 1000 osób, 2500 osób, firmy, które toczyły normalnie jeszcze przed miesiącem, cofam się do 2006 roku, wojnę ze sobą, walcząc o każdą złotówkę, każdy dolar, który był na rynku, wydzierając je sobie, do stworzenia takiego zespołu, który będzie wspólnie tworzył i wykorzystywał siebie wzajemnie w pozytywnym tego słowa znaczeniu i wzmacniał się zamiast niszczyć się wewnętrznie. Ludzie, którzy poznali się z walki, nagle spotkali się w jednej drużynie. Oczywiście. I jesteśmy ludźmi, więc pozostają jakieś emocje i pamięć rywalizacji, a z drugiej strony chciałem to przekuć w energię i chęć walki w zdobywaniu nowych projektów. To jest ja to sobie troszeczkę tłumaczyłem też tak troszeczkę moim zespołom wtedy. Mówię moim, ale to nie dlatego, że one były moje, czyli ja je posiadałem, tylko to był mój zespół, ponieważ on mnie posiadał. Ten zespół mnie posiadał i zespół mi mówił, co mam robić, więc będę w tym podcaście używał słowa mój zespół, ale pamiętajmy o tym, że to jest zespół, do którego ja należę. To bardzo ważne zastrzeżenie, bo gdyby go nie było, to jest taki prosty program również mechaniczny, że zlicza się ilość zaimków ja w wypowiedzi lidera i to jest wskaźnik jego narcyzmu. Natomiast gdy robisz to zastrzeżenie, no to po prostu już nie podlegasz tej procedurze. Ale to też nie jest trik słowny i to nie jest nauczone z książki żaden wytrych socjologiczny, który mi pozwala później emanować narcyzmem, tylko autentycznie w to wierzę. Ja wierzę to, tak. Też w to. No, mogę być świadectwem, bo ci towarzyszyłem jednak jako psycholog biznesu i powiedziałbym, że jeżeli jest jakiś piwacyk narcystyczny, to bardziej u mnie niż u ciebie, a jeżeli u ciebie, to bardziej ty go masz niż on ma ciebie, prawda? I że właśnie na tym to zarządzanie polega. No, znowu spłonąłem. No właśnie. Osoba taka czysto narcystyczna powiedziała, no jasne. W tym kontekście, no, o ile pamiętam, spotkaliśmy się, gdy już byliście po fuzji, po tej integracji i zaprosiłeś mój, wtedy jeszcze to nie była firma Values, a Instytut Psychologii Biznesu, mnie z moimi partnerami, do tego, abyśmy wam pomogli osiąść w tej nowej rzeczywistości, abyśmy wam pomogli właśnie w takim jakby ukonstytuowaniu takiego formalnego i nieformalnego sztabu liderów, stworzeniu czegoś, co wczoraj było ty, ja, my, oni, a od dzisiaj miało być wspólnotą. I że okazała się przydatna model Jima Collinsa, Good to Great, że nawet wpadliśmy wspólnie na pomysł, żeby tak jak on opisywał, że niektóre organizacje tworzą taki wewnętrzny zespół, sztab doradczy, który ma poziom wglądu i troski, odpowiedzialności o procesy organizacji jak zarząd, a jednocześnie nie ma zobowiązań ani uprawnień zarządu. Dokładnie tak. I byli w tej grupie i członkowie zarządu, i liderzy, naturalni liderzy kilku szczebli. I pamiętam, że moim zadaniem było, to takie słowo, facylitować, aby ten zespół się ukonstytuował. I potem szybko się okazało, że musiałem powiedzieć wtedy Dariuszowi Dumie, mojemu wspólnikowi, Darku, no tutaj ten projekt, to nie wpisuj go tutaj we wskaźniki rentowności, bo oni sobie tak świetnie radzą beze mnie, że ja jeszcze tylko ze dwa razy im będę towarzyszył i już przestanę być potrzebny. Ale też robiliśmy inne rzeczy. Pamiętam, przyznam się na poziomie właśnie takim, jeżeli mamy wykorzystywać swój narcyzm. Chciałem wam dostarczać najlepsze możliwe zasoby, jakie mam, jakimi dysponuję. I sprowadziłem wam konsultanta z bardzo znamiennego ośrodka z zagranicy. I mieliśmy warsztat, a wyście potem powiedzieli, że wolicie z nami. To było dla mnie, z uwagi na dostosowanie kulturowe. Powiedzieliście, zespoliliśmy dwie kultury na gruncie polskiej kultury. Jeżeli jeszcze człowiek ze styku Szwajcarii i Niemiec do nas przyjeżdża, to już za dużo tych kultur. Pamiętasz? Pamiętam wszystko bardzo dokładnie. To jest doświadczenie, którego się nie zapomina. I patrzyliśmy na to w ten sposób, że wiedzieliśmy, że sobie unikalną szansę.
to, o czym powiedziałem, łączenie tych kultur. Chcieliśmy stworzyć najlepszą firmę, mieliśmy aspirację stworzenia najlepszej firmy w Polsce z środowisk, które się w cudzysłowie zwalczały. I robiliśmy to pierwszy raz i powiedzieliśmy sobie, ja sobie powiedziałem, to musi się udać, to musi wyjść za pierwszym razem. My musimy mieć najlepszych ludzi, którzy wejdą w nasze środowisko, staną się członkami naszego zespołu i będą razem z nami pracowali. Myśmy chcieli, żeby ta osoba była z nami więcej niż rok, nawet półtora roku, jeśli by to było docelowo. Spojrzeliśmy na rynek i teraz w pewnym momencie powiedzieliśmy, jest taka osoba, jest Jacek Santorski, do którego chcemy pójść i chcemy go poprosić, czy chciałby z nami współpracować. Pamiętam naszą pierwszą rozmowę, gdy spotkaliśmy się w moim gabinecie. Ja tak troszeczkę skromnie i z taką nieśmiałością mówiłem do guru w kwestiach biznesowych i doświadczeń biznesowych. O naszych problemach zarysowywałem to z taką nadzieją, że Jacek, wejdziesz w to i że będziesz chciał z nami współpracować. I widziałem, jak rozumiesz moje problemy i w pewnym momencie powiedziałem, tak, to jest ta dobra ścieżka, to nie tylko guru, ale to jest człowiek, który nie będzie do nas mówił ex cathedra, tylko zintegruje się z nami, zacznie pracować w naszym zespole i z tego powstanie ścieżka do przyszłości. Pamiętam tą naszą rozmowę, jak wyszedłeś, ja powiedziałem, tak, idziemy, podpisujemy z Jackiem, nie ma... Gdyby oczywiście ty wcześniej powiedziałeś, że tak. Pracowaliśmy troszeczkę ponad rok, zawsze firmy mają problemy z budżetami i pamiętam, że jak ten pierwszy rok się skończył, tośmy powiedzieli, nie, chcemy jednak kontynuować, chcemy jednak jeszcze dołożyć, bo wartość, którą uzyskaliśmy, była przez zespół ustalona jako nieprawdopodobna. To, o czym ty wspomniałeś. Oczywiście tam było milion wątków, pamiętam ten wątek, gdy żeśmy rozmawiali o tym, że są formalne struktury, trzeba było stworzyć formalne struktury, musiała powstać cała firma. Musieliśmy zorganizować każdy dział od początku. Jak rozmawialiśmy z tobą o tym, jak wybierać kandydatów, bo jest kandydat z Alcatela, jest kandydat z Lucenta, czy to prezes może nadać? Ale myśmy powiedzieli, nie, stwórzmy system konkursów. Na każde stanowisko był konkurs, ale ten konkurs musi być prawdziwy, czyli w efekcie ustalamy sobie pewną zasadę takiego priorytetu. I pamiętasz moją rozmowę z zespołem, powiedziałem, patrzcie, to będzie uczciwy konkurs na każde stanowisko, w każdym miejscu. W wyniku tych wszystkich konkursów na każde stanowisko wyjdzie pół na pół. Tylko to pół na pół to może być 55-45, to może być 60-40, ale to nie będzie 80-20 dla jednego. Ten parytet jest jakimś azymutem, tak. A nie mechanicznym takim kryterium. Tak, takim właśnie naukowym kryterium. I pamiętasz, jak po roku spotkałem się z zespołem, powiedziałem, spójrzcie, 55-45. W wyniku naturalnego tego konkursu. To wydaje mi się, że w ten sposób zaczęliśmy budować po pierwsze tą formalną strukturę, to co jest nad wodą, tak, ta klasyczna analogia do lodowca, który płynie, ale pod wodą, wtedy żeśmy mówili, ty mi to oświadamiałeś, mówisz, że tam Andrzej jest dużo więcej pod wodą. To jest to, te firmy, gdy się łączą, to trzeba połączyć struktury, to jest jasne, no bo firma musi zarabiać pieniądze, musi funkcjonować, ale żeśmy razem zastanawiali się, jak zadresować jak ten tam, cały obszar. Jak tam zanurkować, żeby potem te różne fragmenty tej góry mogły się sobie autentycznie integrować na wszystkich poziomach. Tak jest. Bo nawet nieświadomości ludzkiej, bo to jest trochę metafora też, co się dzieje na poziomie nieświadomym ludzi. Dokładnie tak. I pamiętam, to była twoja wskazówka, ona wypaliła w 100%. Absolutnie fajna podpowiedź, żeby zorganizować, myśmy to nazwali Apple Team wtedy, nazwę pomijmy, albo można ją wytłumaczyć. Apple Team polegał, no mówię twoje słowa, bo ty mnie tego nauczyłeś, nie? To nie moje autorstwo, to jest to, Jacku, co ty mi powiedziałeś, Andrzej. Apple Team to jest coś takiego, bo mózg najlepiej pracuje przez wizualizację, mój na pewno tak. Gdy dobry ogrodnik przygotowując się na zimę, bierze sobie jabłka, wkłada do skrzynki i co jakiś czas przychodzi i patrzy, jak te jabłka tam zachowują się z tygodnia na tydzień. I jeśli zdarzy się jakieś jabłko, które jest troszeczkę nadgnite, usuwa je, żeby cała ta skrzynka przetrwała. I ta analogia ma parę ukrytych takich niuansów, których trzeba się wystrzegać. Bo to nie oznacza, że my stworzymy w firmie sobie zespół, który nazywamy Apple Team i będziemy ścigali te tak zwane czarne owce i będziemy je krzyżowali i wywalali na ulicę, to nie ta myśl. To nie jest ta myśl. Ta myśl polegała na tym, żeby znaleźć w zespole, w tym 2500 osób, które wtedy były, tych nieformalnych liderów, tych, którzy są tym najzdrowszym, najbardziej energetycznym częścią naszego zespołu,
i z nimi omówić, jakie my mamy problemy. I Jabłkiem nie był człowiek, tylko Jabłkiem był problem, który żeśmy jakiś zdefiniowali. A przy okazji, żeby sprawdzić, czy jeżeli jakieś jabłko na przykład zaczyna się psuć, to czy nie jest to wyrazem tego, że skrzynka jest nie dość przewiewna w tym obszarze? Albo ogrodnik źle patrzy. Albo ogrodnik źle patrzy. Czyli zajmowaliśmy się tym z kilku perspektyw tak jednocześnie, dlatego ta metafora była taka nośna. Powstało coś, myśmy wykorzystali nazwę, którą zaproponowałeś, Apple Team. Czyli z jednej strony powstawała ta formalna struktura, o której powiedziałem, i powstało coś takiego, ja spotkałem się z menadżerami i powiedziałem, słuchajcie, powstanie coś takiego jak Apple Team. Apple Team to będzie zespół ludzi, którzy są autentycznymi liderami naszej organizacji. Nie ze struktury, ale z energii i z wpływu, które mają na organizację. Pomóżcie mi tych ludzi zdefiniować. Ja nie chciałem, żeby nagle formalna struktura stanęła w opozycji do nieformalnej struktury i żeby tu nastąpił konflikt. I wytłumaczyłem temu zespołowi, jak to będzie funkcjonować, o co chodzi, co chcemy tam osiągnąć. Że to będzie bardzo transparentny proces wobec managementu. Że to nie chodzi o to, żeby stworzyć inkwizycję, która teraz będzie cenzurowała formalną strukturę. To chodzi o to, żeby w tych firmach, które się łączą, żeby zaadresować kulturę. I ludzie zaufali temu hasłu. Czyli chodzi o reprezentację i partycypację, a nie inkwizycję. Dokładnie. I kontrolę. Gdy menadżerom powiedziałem o tym, to był taki element, dobrze, zaufajmy. No bo to nigdy nie jest tak, że ludzie powiedzą, okej, dobra i hej do przodu. Ludzie powiedzieli, dobrze, Andrzej, zaufajmy, zobaczmy, jak to będzie funkcjonowało. Odbyło się pierwsze spotkanie. Wybrane zostało, ja już nie pamiętam, 10-12 osób z różnych lokacji. Ludzie się wzwaniali. Czasami to się pokrywało, czasami to byli ci też formalni liderzy, bo to tak się też zdarzało, ale była cała grupa nieformalnych osób, nie osadzonych w strukturach formalnych, którzy byli liderami. I to nie był cały management. To byli autentycznie ci naturalni liderzy. Trzeba było wymyśleć w sposób, w jaki ten zespół miałby funkcjonować, bo on musi coś funkcjonować, coś wyprodukować. Odbyło się pierwsze spotkanie, drugie, trzecie. Zawsze komunikowałem wyniki. No niestety jest taki... To jest pewien problem z tym Apple Teamem, bo prezes, tak jak ja, musiał wejść w niego. No, czyli nie mogłem stworzyć coś, w czym bym nie funkcjonował i w jakiś sposób nie wprowadził struktury prezesa. Ale powiedziałem im, ja jestem tu na równych zasadach. Mój głos mój się nie liczy tak samo jak każdego z was. I będziemy się spotykali raz na miesiąc, może raz na kwartał. Na początku raz na miesiąc, później raz na kwartał. Będziemy mówili, o jakich problemach żeśmy tu rozmawiali i będziemy to komunikować do formalnego managementu, żeby formalny management później podjął działania. No bo działać może formalny management. To jest taka organizacja do nieformalnej dyskusji. Pierwsze spotkanie, nie wiem, tam trwało 3 godziny, następne też 3 godziny. Zasada była taka, przyjęta na tych Apple Teamach, przyjęliśmy pewien governance, no bo to musi jakoś funkcjonować, że każdy przychodził z jednym tematem, każdy miał przynieść swój temat na swoje jabłko. O, to nadgniłe jabłko każdy musiał przynieść, powiedzieć, tu mamy problem, tu mamy problem, tu mamy problem, tu albo mamy problem. Albo wspaniale rosnące, z troską i obawą, czy są dostateczne warunki, żeby ten talent mógł okrzepnąć tak. I zabłysnąć. Dokładnie tak, dokładnie tak. Bo wy wynajdywaliście też potencjały, które nie mają infrastruktury do rozwoju. I wszyscy się schodzili na to pierwsze spotkanie i na zasadzie głosowania wybieraliśmy jeden temat, który dzisiaj omawiamy. Nie da się pracować nad 15 priorytetami. Omawialiśmy ten jeden temat, po 3 godzinach powstawały jakieś rekomendacje do... Były to różne tematy, od polityki samochodowej, poprzez taki temat jak jakość kawy w pewnym momencie się pojawiła. To nie są trywialne rzeczy. To wszystko ma symboliczne znaczenie dla ludzi, dlatego nie obawialiśmy się takich tematów. Ja pamiętam, jak przyszedłem do ciebie na spotkanie, powiedziałem, wiesz co, o kawie żeśmy rozmawiali. Pamiętam to, jak mi powiedziałeś, Andrzej, ale to nie są trywialne tematy. Coś się tam pod tym, skoro ludzie poruszyli ten temat, to coś się pod tym dzieje i nie wszystko musimy rozumieć do końca. Ale jeśli ludzie przynieśli taki temat jak ta kawa osławiona, to zróbmy, poprawmy tą jakość. I to był taki quick win, nie? No, quick win trzeba, to co można zrobić szybko i skutecznie i niedużym nakładem, to należy robić natychmiast. Bo to nie kosztuje firmy wiele jakość kawy w kantynie. Po tematy polityki samochodowej, gdzie później się okazało, już to było troszeczkę trudniejsze, dlatego że się zaczynały dyskusje o tym, jakie samochody na jakich poziomach i komu je dajemy i czy wszyscy je równo wykorzystujemy i czy każdy ma prawo do tego samochodu
I w pewnym momencie zrozumiałem, jest formalna polityka samochodowa. Nawiasem mówiąc, byliśmy pierwszymi w Europie, którzy wprowadzili swoją lokalną politykę samochodową, czyli formalną strukturę nadaliśmy politykę samochodową. Stosowaliście taką sytuację, że jak czasem firmy tak trochę bezdusznie i bezmyślnie, jak mają dobrego specjalistę czy do przedsiębiorczego menadżera, to go natychmiast awansują dalej na stanowisko kierownicze. A ktoś może być już na poziomie N-1, bo jest wybitny, bo jest specjalistą, ale może nie mieć ani weny, ani predyspozycji do zarządzania. I wtedy pamiętam, że była dyskusja, nie wiem czy z twoim udziałem, żeby komuś, kto ma mieć taką pozycję w firmie jak N-1, a jednocześnie nie obciąża się jego i organizacji awansowaniem go na szefa, do którego nie ma talentów, ma mieć takie same felgi i taką samą brykę już jak inni liderzy N-1. I nagle się okazało, że te takie sprawy symboliczno-banalne jak alufelgi zaczynają być elementem konstrukcji i definiowania pozycji w firmie i w jej kulturze i strukturze. Dokładnie pamiętasz, bo ja tak jako menadżer mówiłem, a cóż to, no bo jest polityka samochodowa, określiliśmy co kto ma i tak dalej. I w tamtej dyskusji nagle zrozumiałem, a nie, to jest jednak kwestia statusu, to jest jednak postrzegania fairności, sprawiedliwości firmy, równego podejścia. Czy firma jest ludzka? I pamiętam, czy są jasne kryteria? Jasne kryteria, ale z drugiej strony firma nie może być bezludzka, bo jak jest kobieta, która, z której był taki przypadek, jest kobieta, której spalił się dom. Samotna matka wychowująca dwoje dzieci. Ona zgodnie z naszą polityką traciła samochód. I na tym Apple Teamie to zostało podniesione. I można byłoby powiedzieć, mamy strukturę, jesteśmy bezduszni. A można było powiedzieć, dobrze, to nie może być wtedy subiektywne, to nie może być wolą prezesa, tylko stwórzmy w naszej polityce takie mechanizmy, które ludzie zrozumieją, które będą fair dla ludzi i pozwolą nam na przykład, aby ta kobieta jeszcze przez rok mogła z tego służbowego samochodu korzystać. Albo na przykład, tak jak było powiedziane, jeśli jest zespół, który nam zależy i czuje się niedowartościowany w tej polityce samochodowej, to żeśmy podjęli decyzję zarządu i to było oficjalne później managementu, pewną korektę w naszej polityce samochodowej, że te tak zwane, bo to nie, alufelgi się pojawiły. Tam chodziło o wiele rzeczy, nie tylko alufelgi. Ale wartość tego samochodu wzrosła o 500 zł miesięcznie, załóżmy. Nie? I żeśmy to robili. I się okazywało, że zdejmowaliśmy gigantyczną ilość problemów i napięć w zespołach, bo nagle okazało się, że ludzie, którzy, i to było też bardzo fajne, że ludzie z Alcatela, ex-Alcatela i ex-Lucenta o tej polityce samochodowej wspólnie pracowali. Nad nią znaleźli wspólny obszar do tworzenia i do rozmowy. Było to bardzo fajne. Było dużo więcej innych problemów takich, o których nawet nie chcę mówić, gdzie naprawdę rozmawialiśmy o problemach, gdzie ktoś się zachowywał niefajnie i trzeba było się zastanowić, co z danym człowiekiem zrobić. Nie? Żeśmy tego nie widzieli w strukturze managementu, ale ze struktury Apple Teamu wyszło coś takiego. Żeśmy się zastanawiali, albo to, co ty powiedziałeś, te zdrowe jabłka. Jak określić, kto jest u nas talentem, ale nie na zasadzie HR powiedział albo prezes powiedział, tylko kto jest u nas talentem i jak tego człowieka rozwinąć. Pamiętasz, myśmy prowadzili taki system coachingu i ja wziąłem na siebie odpowiedzialność coachowania paru osób. Inne osoby z managementu wzięły na siebie. Ja byłem twoim superwizorem jako coacha. Tak jest. I żeśmy na tym pracowali, żeby ci ludzie, bo łączenie jest w firmie jest takim momentem zatrzęsienia i zawsze jest obawa, że ci najlepsi się najszybciej odejdą. Jak utrzymać te talenty? To nie zawsze chodzi o to tylko, żeby dać więcej pieniędzy. To jest zła ścieżka. Wierzę, że pieniądze nie motywują ludzi. Możemy o tym za chwilkę porozmawiać. Natomiast pieniądze demotywują ludzi. Natomiast jak znaleźć motywację dla tych ludzi, tak żeby oni poczuli się związani z firmą, ujrzeli ścieżkę i w tej sytuacji, gdy łączyły się dwie struktury i gdy były dwóch kandydatów na jedną i część już i tak odpadła i część i tak ludzi straciła swoje stanowisko, jak dla tych, którzy są talentami im powiedzieć, ale jest dla was przyszłość, jest ścieżka i widzimy was i z wami pracujemy. Także to było wszystko super ciekawe. To, co niezwykle motywuje ludzi, a nie wszyscy to doceniają, znaczy właśnie w naszej Akademii Psychologii Przywództwa pracujemy nad tymi subtelnościami, które czasem są lewarami, jako gdzie mikrokorekta przynosi makroefekty, to są symbole. Ta kawa, która jest podana o odpowiedniej porze i z odpowiednią troską albo nie, te elementy wyposażenia, uposażenia, które mają charakter instrumentalny, techniczny, ale też symboliczny, znów w oparciu o jasne kryteria.
To są wszystko symbole. Symbole dla ludzi, symbole statusu, ale z drugiej strony dla relacji z managementem, symbole troski, symbole empatii, symbole zrozumienia, symbole wymagania. Ja zrobię krótką dygresję, bo to może być dla naszych słuchaczy ważne. Skąd wtedy ja miałem już dostatecznie wiele wiary w to, żeby no, takiej indywidualności jak ty w tak poważnej firmie proponować zajmowanie się tymi symbolami, prawda? Bo rok wcześniej, chyba ci o tym opowiadałem, w branży zupełnie niekonkurencyjnej dla waszej, mieliśmy interwencję, gdzie w fabryce zatrudniającej 5000 ludzi powstała taka atmosfera, no powiedziałbym, no trudno ją nazwać uskrzydleniem, bardziej właśnie takiego powszechnej demotywacji, a być może nawet przedstrajkowa. Poproszono nas o, też nasz Instytut Psychologii Biznesu, żebyśmy jakby wniknęli w sedno sprawę. Myśmy wtedy zrobili, żeby ludzie trochę dlatego, że mogli odreagować napięcie, a po drugie, żeby się dowiedzieć jakiejś prawdy o ich rzeczywistości. Przeprowadziliśmy krótkie ankiety z opcją otwartej wypowiedzi wśród wszystkich pracowników. 5000 pracowników zostało tym objęte. Udało się tak zrobić trochę w ramach struktury takiej korpo-folwarcznej, chociaż firma była zachodnia, gdzie po 20 osób po prostu to wypełniali. Ale z tego się dowiedzieliśmy, że dla ludzi szczególne znaczenie, oprócz płac oczywiście jak zwykle, mają kwestie szacunku. I że analiza potem ich otwartych wypowiedzi też wrzucona do systemu informatycznego. Wtedy to była nowość. Tak jak mówiłem, że liczebność zaimka ja jest wskaźnikiem poziomu zaangażowania ego, prawda, lidera, na ile on ma ego, a na ile ego ma jego. Tak tutaj wyszukiwaliśmy słów kluczy, które potem miały największe swoje jakby rodziny i okazało się, że wśród tych słów kluczy oprócz płac była kwestia szacunek. I to pisali tak zwani prości ludzie. A potem udało nam się zidentyfikować, że wśród tych atrybutów, tych symboli deficytu szacunku są dwa zjawiska. Jedno było związane z bardzo zaniedbanymi elementami sanitarnymi, głównie prysznicami, a drugie z firmą ochroniarską, nową od pół roku, która wiadomo, że w każdej fabryce trzeba sprawdzać, co ludzie wnoszą, a zwłaszcza co wynoszą, a czy nie, ktoś nie miał jakiejś pokusy, tylko że robili to w sposób jakoś urgający godności ludzi. I okazało się, że międzynarodowy zespół zarządzający firmą dał się przekonać nam do tego, żeby znaleźć taki moment, to było trudno, bo pracowali na kilka zmian, można to było zrobić tylko w Wielkanoc, kiedy można było zatrzymać jedna, ta Wielkanoc była przerwą w produkcji, że było to wszystko przygotowane, że w 36 godzin zrobiono generalny remont łazienek i sanitariatów i w tym czasie wymieniono firmę. I okazało się, można powiedzieć, na to popatrzeć nawet tak trochę z takiego cynicznego punktu widzenia, że nie trzeba by było dać 5000 ludziom 100 tysięcy podwyżki, 100 złotych podwyżki, z czego wynikłoby już 500 razy 100, bo te dwa akty symboliczne spowodowały, że kolejne ankiety, już nie dla wszystkich, ale reprezentatywne obserwacje, że po prostu, że wypuściliśmy jakieś powietrze, że coś opadło, że dla ludzi te symboliczne akty mają znaczenie. I teraz, jak mówimy o symbolach, to jednym z najniezaprojektowanych, może przez los, który projektuje w ten sposób, że jest nieprzewidywalny, symboli, które stały się takim czynnikiem integracji twojej społeczności, a przy okazji stały się takim symbolem ciebie jako autentycznego lidera. To była ta kryzysowa sytuacja, którą opisałem w coachingu i do której przez chwilę, jeśli pozwolisz, chciałbym wrócić. To dotyczy uczuć i emocji, które po części są, powiedziałbym, już dzisiaj dla mnie bardzo wzruszające i sentymentalne, ale też byliśmy tam w stanie i dużego niepokoju, może nawet nie trwogi i wysokiego stresu. Ja teraz krótko odtworzę, ale z pytaniem ciebie też o kilka realiów, których też mogłem wtedy nie zapamiętać. Przyszedł kryzys światowy. Kryzys światowy nie dotknął wielu firm w Polsce. Byliśmy jakoś tak na tej zielonej wyspie odizolowani. Być może właśnie to, że nie byliśmy tak bardzo w światowym mainstreamie, spowodowało też, że zbiorowa choroba mniej nas dotknęła. Niemniej was dotknęła. Z uwagi na import części podzespołów do instalacji, które już zostawiacie w Polsce, z uwagi na inne też parametry, już takie
finansowo-dewizowe, niepewność, niestabilność pozycji walut po prostu spowodowała, że wasz plan i projekt, który nie zakładał aż takiej niestabilności, no, okazał się wymagający bardzo elastycznego podejścia, no i przewidzenia procedur czy sytuacji awaryjnych. I w każdym razie pamiętam, że zwróciłeś się do mnie z pytaniem: Jacek, czy możesz mi towarzyszyć? Z zastrzeżeniem, że na ten moment mogę nie mieć dla ciebie budżetu, bośmy już obcięli wszystkie budżety zarządu, a twój kontrakt ostatnio był z budżetu zarządu. No, czyli kontrakt między nami był jasny w tym momencie, ponieważ ja mam za sobą prawie nieprzespaną noc. Ja mam ludziom zakomunikować, to było w Bydgoszczy, pamiętam, sztabowi naszego top managementu, ale kilkudziesięciu osobom, że w obliczu sytuacji, jaka jest, pomimo, że gdy była fuzja, gdy była integracja, gdy były rozstania z ludźmi, że ja obiecałem, że to są ostatnie rozstania w ciągu najbliższych lat, że w tej chwili w grę być może wchodzą takie scenariusze, że zależnie od tego, jak dalej będą się dewaluowały określone środki, będziemy musieli cięcie kosztów poszerzyć od kosztów zarządu, które już są ścięte i dlatego pracujesz dzisiaj społecznie, po jakieś redukcje projektowe, a może nawet etatowe, i że przygotowałem taki plan z zarządem, że mamy trzy przedziały lokowania się wartości dewiz, powiedzmy tam do 4,5, powyżej 5,5, jeszcze wyżej, i zależnie od tego, jak to będzie wyglądało, będą możliwe, że będziemy uruchamiali procesy redukcji kosztów, które mogą nawet obciąć redukcję kosztów płac i polityki kadrowej. Po pierwsze, pytałeś mnie, czy co ja myślę o twoim planie, żeby całemu temu gronu otwarcie o tym powiedzieć. Żeby całemu temu gronu przedstawić kontekst sytuacji. Żeby całemu temu gronu, pamiętam, szukaliśmy metafory i znaleźliśmy, że w tej chwili z centrali waszej macie taki sygnał, no, że mamy kryzys, żeglując we mgle. I że w związku z tym każdy podmiot już lokalny w danym kraju uzyskuje zwiększoną autonomię, żeby w oparciu o swoje możliwości nawigacyjne i swoje możliwe zasoby, po prostu trochę niezależnie od dyrektyw z centrali, no, walczyć o przetrwanie, aby potem zobaczyć, jak to wyniknie. Ta metafora, bo oprócz symboli, to właśnie metafora, co ważne, wydała się nośna. I było to spotkanie, w którym, no, gdzieś jest taki język, miałem zaszczyt. No miałem zaszczyt towarzyszyć ci i wam, prawda? I pamiętam, no, zmęczony po tej, no, dosłownie i w przenośni pewnie, nie w pełni przespanej nocy, kiedy tą narrację wraz z tą metaforą, którą sobie nie ja ci układałem, bo tam, gdzie przychodzą psycholodzy i PR-owcy i układają storytelling szefowi, to jest ostatni rok tego szefa. Szef ma sam mieć swoje story, a specjalista może mu tylko potwierdzić, w jaki sposób je skonfigurować, żeby miało odpowiednią przyczepność, i to wtedy właśnie tak było. To były twoje historie i twoja opowieść. No i pamiętam moment, kiedy, moment, on trwał z pół godziny, 40 minut, kiedy w absolutnej ciszy, pamiętam, z osłabionego grona, to wszystko przedstawiłeś. 200 osób na sali. To było 200 osób. Tak. Przedstawiłeś to w sposób ekstremalnie otwarty, mówiąc jednocześnie, jak ty to przeżywasz. Mówiąc jednocześnie, jakim dla ciebie przeżyciem jest to, że ty obiecywałeś 2 lata temu, że nie będzie zwolnień, na razie nie ma, ale są opcje, i że ty chcesz o tym ostrzec. Jaki ty byłeś w tym autentyczny. Ja jestem jeszcze dziś poruszony, jak to wspominam. Dobrze, że nie mam audio, bo nie każda łza jest fotogeniczna. Jak to było poruszające. I to, co zapamiętałem, co było właśnie takim potwierdzeniem autentyczności twojego przywództwa i jak to może zadziałać, że ta cisza, ty patrzysz na mnie jako trochę twojego doradcy, czy ją przerwać, czy nie, ale my wytrzymujemy tą ciszę. I w jakimś momencie, ja to do dziś pamiętam, to było po prawej stronie, tak, wstał mężczyzna. Władysław. Średniego wzrostu. Miał na imię Władysław, to pamiętam dzisiaj. W zamszowej kurtce, co było trochę nietypowe, jak na tam strój. Szpakowaty, taki, widać było taki światowy, co za chwilę było potwierdzone. Powiedziałem, ja pracowałem w kilku korporacjach w wielu krajach. Pracowałem w Ameryce, pracowałem w Japonii. I chcę powiedzieć, że pierwszy raz od kilku dekad słyszę, że przychodzi prezes i nie mówi, że mamy opportunity, tylko mówi, że mamy problem. I że on ten problem przeżywa. I że on się chce podzielić. I w tym momencie
tak jakby wszystko z ludzi opadło, prawda? Tak jakby oni zrozumieli dzięki niemu, tego swojemu naturalnemu, lokalnemu autorytetowi, że jesteśmy jakoś w pewnym sensie, jakoś ciągle w domu, mimo że ten dom jest w tej mgle i że przyszłość tego domu jest niepewna. No i wtedy, korzystając z tego, że jest pewien ruch taki powstał w tej ciszy, kierując jak zwykle, bo największy potencjał trudnych i ważnych pytań jest raczej z tyłu sali, skierowałeś tam wzrok do tyłu sali i zapytałeś, czy ktoś ma jeszcze w związku z tym, co powiedziałem, ja dziękuję panu, przekazałeś jemu, jakieś pytania, czy chce na coś zwrócić uwagę? I wstał młody człowiek. No i wtedy, no ja widziałem, no wstał młody człowiek, będzie miał pytanie. Więc dobrze pamiętasz. Mój oddech, mimo że uczę, że w trudnych sytuacjach zwłaszcza trzeba sięgnąć po brzuszny oddech, to mój oddech zamarł, patrzę, twój oddech tak zamarł. Co to będzie za pytanie, prawda? A on pyta tak, korzystając z metafory, którą usłyszał. Panie prezesie, a jak ta mgła opadnie, to co tam zobaczymy? A ty miałeś wtedy dość refleksu, żeby powiedzieć, panie Waldku, jeśli chodzi o pana projekt, to pan właśnie 3 tygodnie temu podpisał z autostradami kontrakt na naszą obsługę. Jeżeli ta mgła nawet trochę opadnie, to ostatnia rzecz, z której państwo będzie rezygnowało, to infrastruktury i takie projekty. Więc akurat w pana przypadku, to ja widzę po opadnięciu tej mgły kontynuację waszego projektu. No i wtedy prawie, że już ulżyło ludziom, aczkolwiek ty wtedy powiedziałeś, ale nie każdy projekt ma taki status, nie każdy projekt jest tak bezpieczny. Pamiętajcie, bądźmy gotowi, bądźmy razem, hold the line, cokolwiek się zdarzy, prawda, bądźmy razem, przetrwajmy to. Okazało się, że los był chyba mniej okrutny niż przewidywałeś, aczkolwiek do jakichś kosztów i emocjonalnych, i materialnych gdzieś tam doszło. Potwierdź mi proszę realia biznesowe tej historii, bo ja ją zapamiętałem jednak przede wszystkim emocjonalnie i jako biznesu, lecz psycholog. Wszystko dobrze pamiętasz, Jacku, z wyjątkiem jednego szczegółu, no, ale dobrze, do niego dojdę. Okay. Do niego dojdę, a może od niego zacznę. Dobrze. No, od niego zacznę, tak. Bo to nie było tak, że ja przyszedłem do Jacka i powiedziałem, Jacku, nie mamy pieniędzy w zarządzie. Było to troszeczkę inaczej. Odbyło się to spotkanie, odbyła ta dynamika, wszystko się wydarzyło i Jacek podszedł do mnie i powiedział, wiesz co, Andrzej, to ja rezygnuję z moich poborów. Jacku, Boże, to tak było. No. To nie, autentycznie powiem ci, że wtedy ująłeś mnie za gardło, bo wyjazd do Bydgoszczy, bo ciężka praca, bo przygotowanie tego ważnego spotkania i po tym spotkaniu o tym ty powiedziałeś, także nie mogę ci tego odebrać i mogę ci tylko za to podziękować. Dobrze, Andrzej, no ja jestem teraz wzruszony, ale z drugiej strony mogę ci powiedzieć, no, ja dalej inwestowałem w relacje, prawda? Ja po prostu wiedziałem, że mi się to zwróci choćby za 10 lat, kiedy ty to powiesz dzisiaj. To się opłaciło. Aczkolwiek wtedy rzeczywiście to był odruch mojego serca, takiego poczucia, no, nazwałem swoją firmę wkrótce potem Valius. Ja przeżywam wartości tak organicznie. Ja miałem poczucie, że po prostu, żeby po prostu byłoby nie w porządku. Zwłaszcza, że miałem wysokie wynagrodzenie i część ludzi o tym wiedziało, żeby w tej sytuacji po to wynagrodzenie sięgać. Że to jest ten moment, żebym ja wniósł tą tak zwaną wartość dodaną. Żebym ja zrobił coś, co wynika z serca, z całej naszej, oczywiście rentownej relacji. Więc no, dziękuję, że to przypomniałeś. Pamiętam i nie zapomnę tego. Pomijając całą sytuację ekonomiczną, może nie zanudzajmy naszych słuchaczy. Jak to potem się potoczyło? Ale to było tak, jak powiedziałeś, żeśmy przeszli przez wielki projekt. Twoja pozycja jako autentycznego lidera się absolutnie wtedy potwierdziła. Myślę, że potem było ci mimo trudnych sytuacji jeszcze łatwiej prowadzić, bo to powiedzenie, że na prezesa wybiera cię rada nadzorcza, ale na lidera serca i umysłu ludzi, wtedy serca i umysły tych 200 ludzi wybrało ciebie. Jeżeli wcześniej tak nie było. Znowu spłonąłem. Wracając do to był taki moment, że właśnie skończyliśmy tą dużą organizację. Ja płaczę, dobrze, że tu nie ma kamery z wieloma kolegami musieliśmy się rozstać, bo to jest jasne, jak się łączą dwie struktury, nie ma pracy dla wszystkich. Część ludzi musiała odejść, tych, których lubiłem i sympatyzowałem i tych, z którymi innymi sympatyzowali. Przeszliśmy przez ból połączenia i ból tworzenia nowej firmy. I gdy wyszliśmy na czystą, tak jak powiedziałeś, ja powiedziałem do firmy, dobra, to już teraz mamy oddech, to przeszliśmy ten ból. No i właśnie zdarzyło się tak, że nasi klienci popadli w kryzys, myśmy popadli w kryzys, w efekcie jest mniej pieniędzy i stoimy przed sytuacją taką, że no jak to? No rok temu ja powiedziałem do całego zespołu, skończyło się i obiecuję wam, że nie będzie więcej zwolnień. Tak, użyłem takich słów. Tak. I minął rok i z innego powodu
którego nie przewidzieliśmy, stanęliśmy przed potencjalną koniecznością dalszych redukcji. One się wydarzyły niestety, one się wydarzyły. I wtedy ja pamiętam, poprosiłem ciebie o pomoc, jak sobie z tym poradzić, jak być. Ja czułem, co mam powiedzieć, ale to jednak znowu robienie czegoś po raz pierwszy, czegoś, co się nie robiło, z tą gigantyczną odpowiedzialnością za 2500 osób, za te 200 milionów euro przychodu, który generujemy. I to nawet to chodzi o to, żeby to wypadło za pierwszym razem i żeby nie stracić ludzi i spróbować poprzez wyjście z kryzysu zbudować zespół, zamiast wchodząc w kryzys niszczyć go. Takie było moje myślenie. I wtedy rzeczywiście, żeśmy powiedzieli o tej mgle i jak będzie ta droga. I gdy powiedziałem, że po raz pierwszy, że mamy problem, stał ten kolega i powiedział tak, pierwszy raz słyszę, że prezes przyszedł i powiedział, mamy problem, a nie opportunity, które polega na tym, że zwalniamy ludzi. No bo to była jego sarkastyczna wypowiedź. I później wstał ten drugi człowiek, którym pomyślałem, jej, no będzie tough, będzie ciężko. I on się spytał, no właśnie, co będzie za tą mgłą? Ja mówię, no ale to ty właśnie wiesz, bo ty wygrałeś ten projekt. Tak. I o co mi chodziło w tym momencie? Bo co było ważne? Kaz był taki, nie wszystko jest pod naszą kontrolą. Są rzeczy poza naszą kontrolą. Rynek, klienci, są rzeczy, których nie skontrolujemy. To jest ta mgła, która nam czasami nie pozwala widzieć dalej niż na rok do przodu. Ale my prowadzimy ten samochód. On prowadzi ten samochód. On jedzie tą drogą i on już wie, bo ma projekt na rok, na dwa do przodu. On swoją ścieżkę już widzi na dwa lata do przodu. I nagle te zespoły, które były koło niego, zrozumiały, aha, no tak, no to my widzimy część tej drogi. Nie wszyscy, bo z częścią kolegów musieliśmy się rozstać. I chodziło mi o to, żeby powiedzieć ludziom, mamy problem, ale jest ścieżka przejścia przez ten problem, niż raczej mamy problem i znaczy mamy szansę, ale część ludzi z nas przegra. To był bardzo ważny moment dla mnie jako prezesa, bo wydaje mi się, że wtedy żeśmy zaczęli budować kolejny etap naszego zespołu. Po formowaniu nadszedł taki etap scalania tego zespołu i budowania już jednolitej, takiej dobrze działającej organizacji, która w miarę dobrze się rozumie. Nie należy przesadzać, bo to jest jak jest 1000 osób, to są problemy. To nie ma. Ale ten zespół korowy był w stanie powiedzieć, widzimy ścieżkę przejścia, jesteśmy w stanie motywować ludzi, z którymi współpracujemy. Chodziło mi o to, żeby no, jak się płynie na statku i jest tam mgła, nie wiemy, co jest za 100 metrów, ale ten zespół musi wiedzieć, że my to przez to przepłyniemy i ta mgła minie. I tak się stało. Przeszedł rok, dwa. Wygraliśmy kolejny duży projekt. Robiliśmy po raz pierwszy rzeczy w Europie, w naszej firmie, które były... Inne kraje patrzyły na nas, jak to się robi. Te projekty, takie projekty, jak myśmy wygrywali. Infrastruktura dla telekomunikacyjna, dla autostrad, dla kolei, dla granicy wschodniej, ochrona Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego, infrastruktura szerokopasmowa. Inne kraje w ALU patrzyły na nas, w Alcatel-Lucencie patrzyły na nas i powiedzieli, powiedzcie nam, jak to się robi. I myśmy jeździli, ci ludzie, którzy nad tym pracowali, jeździli i uczyli. Współpracujemy. Zespoły współpracują, mówią do siebie. Zespoły, które nie miały do tej pory doświadczeń współpracy i takiego ścisłego wykorzystywania w pozytywnym tego słowa znaczeniu budowania na wartości, stworzyły coś, co było unikatowego w Polsce. Skończyło się to gigantycznymi wygranymi po 100, po 200, po 300 milionów euro. I to... Później już nie myśleliśmy o tamtych problemach, bo część ludzi, firma zmieniała kurs, więc częścią ludzi trzeba było się rozstać, część ludzi trzeba było zatrudniać, ale nasza sprzedaż wzrastała i nasza pozycja Polski w Europie wzrastała. W związku z tym też w którymś momencie się pojawiła moja odpowiedzialność za 15 krajów Europy Wschodniej. Pomijmy ten wątek. Natomiast to, co było istotne, moment kryzysu był momentem konsolidacji zespołu i zrozumienia, że możemy na sobie polegać. Dali wyraz temu, co Jim Collins, którego wtedy korzystaliśmy w Good to Great, nazywał magią i realizm do bólu, ta mgła, i wiara, że pomimo to i w tych warunkach my damy radę. Bardzo często ludzie albo grzęzną w realizmie i popadają już w pesymizm, defetyzm, poczucie bezradności, albo zaczadzają się wiarą jakąś nadmiarową, nie w pełni racjonalną i w związku z tym podejmują zbyt brawurowe kroki, brną w błędy. Wy wykazaliście tutaj maksimum, teraz widzę ex post, prawda?
tej integracji pozornych przeciwieństw i realizmu, i wiary. Wiary w siebie, wiary w ludzi. Ten czynnik integrujący, czynnik otwartości serc, umysłów i zaufania tu zadziałał i przełożył się też na dalsze rezultaty biznesowe. W pewnym momencie w Apple Teamie powiedziano, my nam mamy złą strategię. Management miał swoją strategię i myśmy wiedzieli, co zrobić, a ktoś nam powiedział, mamy złą strategię, nie widzimy pewnych rzeczy. I zaczęliśmy nad tym dyskutować na managemencie, zrobiliśmy korekty w naszej strategii, otworzyliśmy się na nowe rynki, to nam dało szansę. Czy byśmy zrobili to bez Apple Teamu? No być może tak, ale po fakcie. Jakbyśmy już się nauczyli tego bólem, a nie słuchając do ludzi. To nie było fajne. Jak przychodzi ktoś i mówi, mamy złą strategię, słuchajcie, menadżmencie, wy nie widzicie pewnych rzeczy. I trzeba było z pokorą powiedzieć, można to było zignorować, powiedzieć, nie, mamy dobrą strategię i pójść i okazać się w załuku, albo z pokorą powiedzieć, dobra, to posłuchajmy. Dziś Dalio w bestsellerze radykalnej merytokracji zasady prezentuje to jako taką, powiedziałbym, najnowszą, najwyższą szkołę jazdy. Wy tą radykalną merytokrację, tą radykalną prawdę, tą transparentność, to zaufanie realizowaliście już dekadę temu. Gdyby nie to, byśmy mieli dużo wcześniej problemy w Polsce. Z gigantyczną przyjemnością w Nokii słuchałem, jak przyjeżdżali management z Nokii i mówił, jak wy to robicie w Polsce, nauczcie nas. Polska jest przykładem tego, jak się robi tego typu projekty i nasi ludzie, to jest największy sukces mojego zespołu. I to zresztą nie wiem, czy pamiętasz moje spotkanie, jak ktoś mnie spytał, Andrzej, jakie jest twoje marzenie? Moje marzenie jest takie, że jak przestanę pracować w tej firmie, to będę przechodził koło tego budynku i będę mówił, jestem dumny, że tu pracowałem. I spełniło się. I spełniło się. I teraz przechodzę obok tego budynku i mówię, ci ludzie, którzy odnieśli te sukcesy, oni to wypracowali, dzisiaj w Nokii i uczą, zarządzają innymi krajami, zarządzają innymi regionami, prowadzą gigantyczne projekty z Polski, mają tutaj kompetencje, uczą innych ludzi, jak realizować tego typu projekty, bo zdobyliśmy to doświadczenie 10 lat temu. Dokładnie tak. Andrzeju, niech twoje marzenia się dalej spełniają. Dziękuję. Dziękuję ci za spotkanie. Dziękuję bardzo.